Cześć z tej strony, Gerd Marfa, a to kolejny odcinek fantastycznej książki. Słuchajcie, mam wam dziś do pokazania: Krew i srebrne oczy Pawła Atamańczuka. Boże, mam, na, mam nadzieję, że powiedziałem dobrze to nazwisko, bo jest długi, mam problem z długimi nazwiskami. E, książkę dostaliśmy od e, akcji Polacy, nie gęsi swoich autorów. Mają, której e, to książce ta akcja patron, patronuje. Patronus, expecto patronum, boże, jestem mój, nie umiem mówić. E, to, co powinniście wiedzieć. Przede wszystkim jest to książka wydana nakładem własnym, co dużo zmienia. Jest to książka, o której mam bardzo, bardzo dużo do powiedzenia, więc na się, jest bardzo długi odcinek, w którym będę pierdolił trzy po trzy i niespecjalnie nie do rzeczy. Głównie dlatego, że mam bardzo dużo dobrego do powiedzenia o tej książce i bardzo dużo złego do powiedzenia o tej książce. Eee, I to jest w zasadzie dla mnie dobre, bo nic tak mnie nie wkurwia, jak robienie filmiku o książce, która jest spoko, ale dupy nie urywa. Bo w zasadzie mogę powiedzieć spoko, ale dupy nie urywa, wyłączyć, wyłączyć nagrywanie i w ten sposób się żegnamy. Jeśli mam dużo do powiedzenia o książce, to jest fajnie. Eee... Krefry i Srebrne Oczy, zanim zacznę pierdzielić, eee, żebyście ogólnie mieli jakieś pojęcie o tej książce, jest to fantazy eee, przygodowe. Takie bardzo typowe fantazje przygodowe, nastawione troszeczkę na młodzież, troszeczkę, troszeczkę na starszą młodzież, ale, ale, ale dalej jest to Rata ta, 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 ta wpierdol, Rata ta, 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 ta zabijamy. Wiecie, walka, a przed walką pieprzyjmy jakimś za zanim rozporujemy im flaki. Fajne, spoko, ja takie lubię. Eee, i, i, I... Dobrze się to czyta, e, ale jednocześnie... Jest to książka kurewsko nierówna. Bardzo, bardzo, bardzo nierówna. To jest jak droga z błonia na kazuń. To jest macie takie fragmenty tutaj. Powiedzmy, Ja, ja próbuję się jeszcze w kamerze zmieścić. Będę muszę krzyczeć, bo jestem daleko od mikrofonu. Macie fragmenty tutaj, które są Okropne, straszne są fragmenty w tej książce, El może nie fragmenty, a e pewne elementy tej książki. I są fragmenty tutaj. Takie. No. 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 I takie książki chcemy czytać. Tylko, że jednocześnie mamy i to, i to. W związku z tym tros troszeczkę człowiek dostaje pierolca. Tylko pytanie brzmi, czy jakby ona była wyrównana, to byłoby dobrze. Bo jakby była wyrównana, to miałoby mniej więcej tutaj, nie? Teoretycznie, teoretycznie, zaraz mam powiem, dlaczego nie eee, <laughs> i nie miałbym tych fragmentów tu, ale z kolei nie miałbym też fragmentów tutaj, więc nieważne. Eee, książka jest podzielona na trzy części: prolog, interludium i epilog. Zamiast robić rozdziały, zamiast pisać, że to są księgi, zamiast pisać, że to jest cokolwiek, facet zrobił prolog, interludium i epilog. Wszystkie trzy są pisane w kompletnie innym momencie czasowym. Widać, że po prostu zaczął od prologu, skończył na epilogu, co wydawałoby się rozsądne, a w gruncie rzeczy nie jest, ponieważ facet ewidentnie pisał długo tą książkę. I to, co się dzieje w prologu, jest tragedią warsztatową. Niestety, muszę to powiedzieć, od razu jest to warsztatowo tragedia. Facet po prostu nie umiał napisać książki. Jest, jest, takie, jest takie coś, że jak książka, w ogóle opowiadanie, w ogóle cokolwiek, zaczyna się od półtorej stronicowego opisu, w którym opowiada nam autor, autorka, slash autorzy, jak ślicznie ubrała się dzisiaj bohaterka, to człowieka kurwica trafia. I od wstępu wiesz, że coś jest nie tak. Tak to, tak to niestety jest. Facet ewidentnie nie miał doświadczenia. To, to, to jest w ogóle to jest jego debiut. Eee, I nie wiedział, jak pisać książkę. W związku z tym zrobił coś potwornego z fabułą, którą wymyślił w, pro, w prologu. Po czym dostaje Interludium, czyli dom drugi, w którym tak jakby kurwa się poprawił. O co kurwa chodzi. Jakby to już wszystko zaczyna nabierać sensu. Dalej są jeszcze fragmenty, które mnie, które mnie dziwią. Dalej są konstrukcje zdaniowe, które, które jak dla mnie wynikają z dupy, ale mniejsza. No ale jakoś zaczyna się ten. I dostaje epilog, który jest normalnie przyzwoitą książką. Po prostu. Epilog jest naprawdę, przy... na, naprawdę, przy... naprawdę przyzwoicie napisany. I to jest bardzo wkurwiające. Wrócimy do tego za chwilę. Co jest jeszcze nierówne w tej książce? Sposób prowadzenia akcji. To, co mamy dostępne w prologu e, są to... E, akcja! Nic pomiędzy nią? Akcja! Akcja! Akcja, akcja! Zabiliśmy zombiaki! Dobra! To idźmy na kurwia się z goblinami! Dobra! nakurwiliśmy gobliny! To idźmy na kurwę z królowi! Dobra! Dobra! I dalej! I dalej! <coughs> Okej. Okay. Ja lubię jak książka ma swoją akcję. Ja lubię, jak książka ma wartką akcję. Ale to też jest zła cecha, że nie mamy zawiązania akcji. Żadnego. To jest naprawdę duży, duży problem dla czytelnika. Nie zdąży poznać bohaterów, nie zdąży poznać świata, nie zdąży się połapać w fabule. Ma ciągle jeden wielki pierdolnik. I to, to, to jest tak, to jest, to jest pierdolnik. To jest po prostu zrobienie pierdolnika z fabuły. To, co mamy w interludium, jest już dużo lepsze, ale najlepiej to porównywać do epilogu, ponieważ jest naprawdę drastyczna różnica. Gdzie epilog już mamy miodzio. Miodzio. Jest. zwięzła fabuła. Jest poprowadzona prosto. Mamy akcję, mamy zawiązanie, zdążymy zapoznać się z bohaterami, dążymy wszystko zrozumieć. Jest superaśnie napisana książeczka. Superaśnie. Świetna, cudnie się czyta, genialne, Primo, balerimo, dużo łatwiej jest mówić złe rzeczy, wiecie, bo, to, bo, bo jak mówię dobre rzeczy, to mi brakuje, brakuje mi epitetów. No, nie ma co złego powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o sposób prowadzenia akcji yy, w tym epilogu, więc po prostu zaufajcie mi, że jest naprawdę zrobione świetnie. I przejdźmy dalej. Mamy bohaterów, którzy może są i kanoniczni, ale są super. Ja, ja ich pokochałem. Problem w tym, że z początku nie miałem okazji ich poznać. Bohaterowie drugoplanowi zmieniają się do, do, dosyć szybko. Przez właśnie wartką akcję ciężko się z nimi utożsamić, ciężko ten. W epilogu jest dużo lepiej, tak jak już powiedziałem. Na początku mamy ogromną drużynę, która idzie się napierdalać ze złolem. No tylko... Kurwa, brakuje mi tego, żeby oni usiedli przy ognisku, porozmawiali, coś tam, te srety, taty, taty. Niby dobra, niby są, niby na, nawet takie fragmenty, ale nie wiem. Kurwa, nie, no nie będę wymyślał fabuły za autora. E, zrobiłbym z, pierwsze, z pierwszego tomu, z tego prologu, zrobiłbym trzy osobne książki i byłoby miodzio. I, I jeśli jeszcze napisane byłyby, tak jak jest napisany ten epilog, to byłoby miodzio, miodzio. Miodzio, miodzio, miodzio. E, Główna bohaterka, to jest taki Wiedźmin w spódnicy. Ja z początku, zwłaszcza jak przeczytałem ten yy, pierwszy opis jej, bałem się strasznie, bałem się motywu Myrsu. O Boże, jak ja się bałem motywu Myrsu. Jestem niezwykłą dziewczynką, która ma niezwykłe zdolności, które przez całą książkę się nie objawią. <noise> I wszyscy muszą mnie ratować, ale za to jestem słodka i wszyscy mnie kochają. Na szczęście nie. Na szczęście, na szczęście nie. To jest straszne, jak wiele autorów robi motyw Marysu, jeśli sięga, sięga po postać kobiecą. Tutaj mamy dobrze zrobioną postać kobiecą, o której co prawda niespecjalnie widać, że jest kobietą. Tylko jest samotnym, wolnym strzelcem na krawędzi, który nie gra z zasadami, ale ma duże cyce. I to, mówiąc duże cyce, mam na myśli dwa ogromne arbuzy, którymi można napierdalać wrogów, bo do tego chyba służą. Ale cudnie, cudnie ja się w Cicelin Divorte zakochałem. Naprawdę strasznie przyjemna, e, strasznie przyjemna postać. Z dużą dozą humoru, z dużą dozą jaj. No i e, okej, okay, fajnie zaplanowana. Bardzo e, nie jest jakaś straszliwie patetyczna też. To jest bardzo dobry, bo zazwyczaj samotny, wolny strzelec na krawędzi, który nie gra zgodnie z zasadami, jest kurewsko patetycznie honorowy. Czego nienawidzę. Bo jest po prostu nudny i ograny. Na szczęście nie. Zelindy Warte ratuje świat. Oczywiście, że ratuje świat. Od tego kurwa jest główny bohater, żeby uratował świat w tym, w tym pierdolonym fantazy. Ale ona ratuje ten świat z klasą i z jajem. I, 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 I kurwa, denerwuje mnie to, że nie mam swojego aparatu, bo się nie mieści w kadrze. Tu jest palec w górze. Z jajem. Oj. To, co jest takiego e, najmocniejszego. W tym świecie, to, to właśnie świat. E, Paweł Atamańczuk gość stworzył świat zaplanowane z jakąś mechaniką magii, z jakąś geografią, z jakąś historią, z jakimś kurwa wszystkim. To nie jest proste, bo to się człowiekowi wydaje, że najważniejsze jest to, żeby e, żeby cokolwiek było, nie wiem, żeby, żeby pisarz pi, pisał jak Sienkiewicz w ogóle. Nie! Najważniejszy fantazja jest świat. Zawsze. Zawsze w fantazy najważniejszy jest świat i niech się fantaści tego nauczą. E, Okej, okay, jak będziesz pisał jak debil, to też nikt ci tego nie przeczyta, e, ale nigdy, nigdy nie będziesz dobrym fantastą, jeśli nie napiszesz dobrego świata. Po prostu. A świat Pawła Tamańczuka, po czym poznać, że jest dobry? Czuje że e, mm, jest to świat, przy którym nerdy, takie jak ja, powiedzmy, albo jeszcze młodsze, grubsze i w okularach, mogą usiąść, e, rzucać kostkami i napierdalać sobie RPG. To jest coś, co się po prostu. No. No, no, pr bardzo prosto można by zrobić tego, e, znaczy nie prosto. Bardzo ładnie można by z zrobić z tego po prostu e, klasycznego rpg tekstowego, gdzie, gdzie, gdzie siedzimy sobie przy piwku i napierdalamy sobie fajną historię. E, Potem właśnie się poznaje, poznaje dobry świat, błagam autora, niech on sam nie tworzy e, świata do, do krwi i srebrnych oczu rpg bo jeśli taki pomysł właśnie przyszedł autorowi do, e, do głowy, to błagam nie. Autor jest... Za, o autorze później, bo jeszcze mam troszeczkę do, do, do powiedzenia o... o później. E, I później dlaczego ma, to, ma tego sam nie robić, niech ktoś mu to zrobi. E, nie dlatego, że zrobiłby to źle, boże. Odchodzę od meritum. Tak jak powiedziałem, super świat, super bohaterowie. E, fabułka bardzo, bardzo, bardzo więcej niż przyzwoita. Mm, tylko źle, źle prowadzona. Później dobrze prowadzona, na początku źle prowadzona. E, I wszystko fajnie. Książka nie nierówna. Tak jak powiedziałem. E, Przeczytałem całą tą książkę. Mam, miałem o niej bardzo, bardzo takie już przyjemne wrażenie, no bo prolog już był dawno. Epi na epilogu skończyłem, który był świetny. Po czym czytam posłowie. I tu się wkurwiłem. Najnormalniej w świecie się wkurwiłem. Bo czytam posłowie i mam napisane. Eee... O, bo po, po, przed posłowiem jeszcze mamy w ogóle kurwa fajną historię świata, mamy mapki, mamy, mamy kurwa wszystko w tej książce. Strasznie dużo pracy o tym zaraz eee, trzy lata, tyle trwało okres w, w którym z krótkiego opowiadania o żądnej zemsty srebrno-okiej damie doszedłem do rozmiarów książki, tyle też trwało nabranie pewnego doświadczenia, które za, którego zapewne nie widać w prologu jest to też powód, dla którego kolejne te, części tej książki nie są równe a kolejne tomy tej trylogii mogą wydać się jakby ktoś pisał je kto, ktoś inny, bo to będzie trylogia, to jest, pier to jest, to jest, to jest, to jest pierwszy tom tu się wkurwiłem. Bo to nie jest tak, że Paweł Atamańczuk nie wie, co zrobił. Nie wie, że, nie stworzy że stworzył książkę nierówną. W związku ze związkiem on po prostu to olał. Nie można! Nie wolno! Nie zgadzam się! Nie można olać takiej rzeczy. Jak, jak wie się, że, że ma się teraz już więcej doświadczenia? Cofasz się do, do, do prologu? Skreślasz go nawet całego. Piszesz go od nowa. To samo fabułę, to samo wszystko, ale... Ale kurwa, no, 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 no wiesz, że piszesz tutaj lepiej, a tutaj gorzej. To to, co gorsze się poprawia. Kurwa, po co ja się tyle tutaj produkowałem? Po co ja się zastanawiałem nad tą książką, skoro kurwa mogłem przeczytać wam od razu ten prolog i wynika dokładnie to samo co z, z tej recenzji. To, nie, może nie recenzji, ale z tego, z tego, z tego co powiedziałem. Kurwa... Już się zapowodrzyłem. Oh, nie można tak robić. No ja muszę się napić, bo, 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 bo za dużo gadam. E, nie można tak robić, że wie się, że. że, że kurwa, no książka. W, tworzenie książki wymaga inkubacji, wymaga e, 20 razy przepisania wszystkiego, 50 razy zastanowienia się, stworzenia 60 wersji tej samej kurwa sceny. Po prostu. W ten sposób tworzy się dobre książki. Dlatego też ja uważam krew i srebrne oczy, to co mamy tutaj, za dzieło nieskończone. Po prostu ja nie pokazuję wam książki, to jest projekt książki. Tak to uznajmy. Oczekuję, mam szczerą nadzieję, że w następnych do dodrugach, w następnych wydaniach to będzie w, kurwa kompletnie inna książka. Kompletnie, że ona będzie 10 razy poprawiona, 10 razy zastanowiona, bo ona naprawdę ma krewsko wielki potencjał. Strasznie fajnie mi się to ją, ją czytało. Naprawdę szkoda. Szkoda mi tego, że zdaję sobie sprawę, że przeciętny czytelnik przeczyta pierwsze 3-4 strony i jeśli nie jest głupkiem, to zostawi tą książkę. Bo po prostu prolog jest napisany słabo i niepoprawnie. Kurczę. Nie można być pisarzem i tak pisać. Co autor wie, bo kurwa epilog napisał dobrze. Denerwujące. Bardzo denerwujące. Oczekuję poprawy. <grych> eee... Kwi... Sł słowo jeszcze, autorze. Jezu, ten odcinek będzie kurewsko długi. To chyba będzie najdłuższa fantastyczna książka. Eee... Paweł Otamańczuk eee... ma swój własny kanał na YouTube. To warto wiedzieć. I ja od razu linka daję wam w podpisie. Wejdźcie na ten kanał na YouTube. Tam jest strasznie posrany i dziwny kontent, ale lubimy taki. E, tam możecie troszeczkę poznać autora. E, tam też będziecie mogli e, zrobić to, co zaraz powiem, dobra, nieważne. E, facet. Robi, kurwa, napisał książkę. Sam sobie, sam sobie ją zilustrował. To, to też jest nierówne w tej książce. Mamy na początku ilustrację w, w tym stylu. Szkice. Całkiem spoko, ale, 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 ale dla, mnie, dla mnie dupy nie urywa, bo dupę urywa mi to, co mam na końcu, bo ma, na końcu mam takie. Nie, nie, nie wiem czy znajdę. Dobra, nieważne. Takie e, f, e, photoshopowe porobione ilustracje, które dużo bardziej mi pasują do klimatu książki. Nie wiem dlaczego. E, a, a w środku z kolei w ogóle nie mam ilustracji. Także to też jakby trzeba jednoliczyć. Ba! E, na początku jest. A na początku autor robi tak, że. E, Pisze, e, pisze jeszcze wstępy, wstępy do poszczególnych fragmentów, takie w stylu Wiedźmina czy czegokolwiek innego, że mamy niby e, fragment czyjejś innej książki, na przykład, nie wiem, jednego z bohaterów, albo, nie wiem, e, mędrca, który pisze historię świata i dalej dopiero, dopiero jest fabuła, nie? Po czym z tego rezygnuje, po czym do tego wraca na koniec. No to nie, to musi być równo. Wszędzie musi być, albo nigdzie. Bo i mnie to denerwuje. I tyle. Nie, to nie jest jakiś błąd, po prostu mnie to denerwuje. Eee, do, słuchajcie. Sam sobie, sam sobie, kurczę, książkę zilustrował. Eee, okładka jest jego, sam ją wydał. Słuchajcie, do tej książki myśmy dostali eee, strasznie dużo, kurwa, mam, to jest harmonogram mojego kredytu. No, niesamowite. Eee, nie ma czy, czy, jak se, czym, czym zakładać, nie? Dostaliśmy do tej książki zakładkę, którą kurwa wydał razem z tą książką. Bardzo, bardzo ładną zakładkę, bo notabene. Kurwa, trzymam ją cały czas do góry, do góry nogami. Eee, w... Dwie strony, dwie kompletnie inne. Ten tak samo, tak, taki sam motyw jest na okładce. Fajnie to pomyślane, bo niby motyw oka jest dosyć oklepany, ale przez to, że tutaj mamy takie zwykłe, niby oko srebrne, tutaj takie ten, to, 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 to mocno koresponduje z treścią książki, to mi się podoba. Do tego jeszcze dostaliśmy płytę! Słuchajcie, gość nagrał płytę z muzyką klimatyczną do tej książki. Ja pierdolę. Co prawda, to kojarzy mi się troszeczkę z produkcjami Nintendo, ale ona strasznie pasuje do tej książki. To jest. Ja jej nie słuchałem w trakcie czytania. Przesłuchałem jej fragmenty, ponieważ. Ponieważ ja czytam w takich miejscach, że gdzie nie mam możliwości słuchania muzyki z płyt. Ale wyobrażam sobie, że jak mamy tego RPGA. Eee, to puszczamy sobie tą muzykę, ona sobie leci w to i mamy taki kurwa klimacik! Taki kurwa klimacik, jak to kurwa nigdzie nie ma Taki klimacik. związku z tym gość prowadzi kanał na YouTube, napisał książkę, wydał książkę i zilustrował tą książkę eee, do, Napisał do niej Nagrał do niej muzykę wy, Wydał jeszcze kupę kasy na okładki i wydał kurwa Zrobił w tym kurwa tyle pracy, dlatego nie chcę, żeby on robił ten pieprzony świat do RPG-ów. Ja nie wiem dlaczego kurwa po, po, po moim komentarzu miałby coś jakiego zrobić, ale nieważne. Nie chciałbym żeby to robił, bo to jest kurwa człowiek, orkiestra, i on i tak ma kurwa w chuj roboty! Ja pierdolę! Jak można! Gdzie, 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 gdzie ty na to czas znajdujesz, człowieku? Straszliwie człowiek się napracował to, nad tą książką i to widać. Dlatego tak mi też trochę głupia było ją opierdalać ten. Prolog, ale trudno, taka, taką o, mam robotę. Tak, 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 takie mam hobby, że opierdałem ludzi za to, jak robią coś, czego ja nie umiem. No. Eee... <laughs> Człowiek orkiestra, dlatego bardzo, bardzo warto. Warto przeczytać tą książkę. Przeczytaj ją nawet w tej wersji, w jakiej ona jest teraz. Eee, da, da, dałem wam, Dałem wam link do kanału Atamańczuka. Boże, mam nadzieję. jak, kto kurwa do tego do tego momentu w tym filmiku dotarł jest 20-20 minuta. Prawie chyba, nie wiem. Dobra, nieważne. Dałem wam e, link do Atavloga. Ata vlog, tak to się nazywa. E, tam piszcie wiadomości do, do niego e, na tym Atavlogu piszcie do niego na Facebooku, bo znajdziecie, jest osobna, nie, 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 nie nie, nie, nie każcie mi wrzucać linków do wszystkiego, bo ja się nie, po, nie, nie, nie pozbieram, jest osobna strona promująca, promująca krew i srebrne oczy, tam wszędzie zasrywajcie mu pytaniami, gdzie możecie dostać krew i srebrne oczy, bo to, tak jak mówiłem, to, to jest, to jest nakładem własnym, tego moim zdaniem, przynajmniej ja nie widziałem, ale ostatnio rzadko bywam ten... nie można dostać takiej każdej pierwszej, lepszej księgarence, no bo kurwa, Chyba, że go było stać na wydanie tylu kurwa set tysięcy egzemplarzy, żeby na całą Polskę dopiero na wszystkie księgarnie, ale wątpię! Wątpię. Dlatego jego się pytajcie, gdzie, gdzie dostać tą książkę. Kupcie od niego tą książkę, przeczytajcie tą książkę i napiszcie mu, co wam się nie podoba. I co wam się podoba też. Koniecznie napiszcie, co wam się podoba, bo jak kurwa, napiszesz tylko, co się nie podoba, to będzie jeden wielki hejt. Ej kurwa, jesteś głupi i kiedy. Main, minecraft. Także takich rzeczy nie róbcie, a wiem, że są ludzie, którzy byliby do tego zdolni. Także napiszcie mu, co jest dobre, co jest złe. Dostaniecie, mam nadzieję, znaczy ja w ogóle nie przyjmuję czegoś innego do wiadomości. Dostaniecie kompletnie inne, poprawione krew i serbne oczy za rok, półtorej, może dwa. Eee, dostaniecie. Eee, znaczy dostaniecie, wszędzie sensie się kupić, nie? Eee, I. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że po tego gościa po prostu w pewnym momencie się wydawnictwa upomnął. Znaczy, bo tutaj ja nie chcę jakoś kurwa słocić cokolwiek. Po prostu widzę, jakie książki są na polskim rynku. Widzę, że są dużo gorsze książki się sprzedają. Widzę, że ta książka ma taki potencjał takiego fantazji, które się sprzeda, i w związku z tym na gościu można zarobić. A jak będzie pisał dobrze, to można nawet sporo zarobić. Jak będzie pisał tak jak w epilogu. Eee, dlatego. Po, no, 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 no po prostu wiem, że się po niego wydawnictwa upomną. A jeśli będziecie mieli ten egzemplarz krwi srebrnych oczu, to wiecie, jaki kurwa później jest lans na dzielni. Jaki taki... Wie, w każdym momen piku jest jakaś tam nowa książka e, Pawła a zobacz kurwa jaki relikt, ja tu mam krew i srebrne oczy, jak jeszcze gość nie wydawał. Normalnie tylko kurwa wydawał nakładem własnym kurwa e, nie wiem małe egzemplarzy w Polsce, obiekt kolekcjonerski, możesz mi postać. Takie, takie, taki będziecie mieli lans na zielnik. E, opłaca się przeczytać. Opłaca się, e, opłaca się przeczytać, opłaca się powiedzieć autorowi coś o tej książce, opłaca się mi coś powiedzieć o tym, jakie wy mieliście wrażenie z tej książki, opłaca się też, zostawić łapkę i komentarz, ale to już mniejsza. E... Kurczę, chyba powiedziałem wszystko, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. E, to, że... Ta książka jest warta uwagi. Możecie zauważyć po tym, że to jest prawdopodobnie najdłuższa fantastyczna książka, jaką zrobiłem w życiu, i już takiej drugiej nie dostaniecie, bo wątpię, że miałem tak dużo do powiedzenia o której książce. Eee, buzi emocje, eee, co, do, co, 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 co do sposobu jej stworzenia. Jest po prostu niezła. Znaczy, dobra, nie jest niezła, jest dobra. Znaczy, ciężko mi powiedzieć dobra, bo mi wkurwia ten prolog. Jest bardzo dobra, ale z bardzo wkurwiającym wstępem. Bo, bo, no bo to, kurwa, psuje mi cały obraz tej książki. No. E, ale, na, e, dobra, przyjemna fabuła, przyjemny świat, przyjemni bohaterowie, e, fajnie napisany epilog i tyle dobrego, powiedzmy. Nie mówmy już o złych grzakach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Boże, nie wiem kto z was dotarł do końca. Jeśli ktoś dotarł do, do, do końca tego filmika, to niech się zamelduje w komentarzu. Eee, to jestem, jestem z was bardzo dumny, jeśli dotarliście do końca. Eee, I co? Wejdźcie na ta vlog. Zaspamujcie go na Facebooku, na YouTubie, e, wszystkim co, może, co możecie, gość pewnie sobie na Was pokurwi, e, pewnie większość z Was oleje, e, pewnie mnie też oleje, e, ale jeśli dotrze, chociaż e, jeśli chociaż jeden na 15 z Waszych komentarzy i informacji dotyczących tej książki będzie dobry e, i będzie wysłuchany, a tak po, 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 też po liściku, który dosta, dostałem z tą książką od autora, to podejrzewam, że będzie wysłuchany. Jeśli będzie dobry, to, to zrobi bardzo dobrze tej książce. Żal mi kończyć. Żal mi się z wami żegnać po prostu. Kurczę, jeszcze za mało powiedziałem. Jeszcze coś muszę wam powiedzieć. Na pewno jeszcze coś wam muszę powiedzieć. Nie wiem, co wam powiedzieć. Fajnie było. Fajnie było i... i, 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 i mimo, mimo tego, że sobie pokurwiłem, to... to, to bardzo nie żałuję, że przeczytałem krew i do oczu. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Oficjalnie kończę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Zajrzyjcie na wszystkie podpisy, kurwa, które mam pod tym filmikiem, bo nie wiem, ile ich tam jest. I widzimy się w następnym odcinku Fantastycznej Książki. Dzięki, na razie i cześć.